w tym momencie, chłopie, nie wiesz, w co się wpakowałeś. Tak więc, cześć wam wszystkim, z tej strony Poniacz i witam was w Doki Doki. Tak, stwierdziłam, że nagram tę grę, bo why not? I mam nadzieję, że się w miarę przyjmie, bo długo zwlekałam mimo wszystko z nagraniem tej gry. Tak więc ogólnie mam nadzieję, że gra się przyjmie, jak tak, to będzie super. Powiedzmy, że jak dobijecie tak gdzieś z 50 łapek, to będzie następny odcinek z Doki Doki. Tak więc dobra, lecimy już i zaczynamy nową grę. Jak masz na imię? Teoretycznie bym się nazywała Somponi, ale z racji, że tu gramy facetem, to nazwiemy się Sombro. Czyli, jak wiecie, jest to moja męska wersja mnie jakby. Tak więc, lecimy. Hej! Zastrzegam denerwującą dziewczynę biegnącą w moją stronę z oddali, próbując ściągnąć na siebie uwagę i nie zważając na ludzi patrzących na nią jak na dziwaczkę. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Jest to ten typ znajomej, z którą nie rozmawia się jakoś szczególnie często, ale wciąż utrzymuje się z nią kontakt, ponieważ zna się ją od bardzo dawna. Kiedyś codziennie szliśmy razem do szkoły, szczególnie w dni takie jak ten, ale w okolicach rozpoczęcia liceum zaczęła coraz częściej się spóźniać. Ostatecznie znudziło mi się czekanie, aż się obudzi. Jeżeli faktycznie ma zamiar tak mnie gonić, to chyba wolę zacząć uciekać. Mimo to wzdycham i zatrzymuję się, pozwalając Sayori się dogonić. Boże, mój dubbing Sayori będzie genialny, nie? Znowu zaspałam! Ale tym razem cię dogoniłam! Być może, ale tylko dlatego, że postanowiłem na ciebie zaczekać. Mówisz tak, jakbyś rozważał zignorowanie mnie. To niemiłe, Sombra. Cóż, kiedy tak bardzo zwracasz na siebie uwagę ludzi dookoła, to nie chcę, żeby pomyśleli, że jesteśmy parą czy coś. Okej. Ale jednak zaczekałeś. Chyba jednak nie potrafisz być niemiły, nawet kiedy masz taki zamiar. Skoro tak mówisz, Sayori... Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle, Sombra? Zdecydowałeś się, do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Proszę, Sayori, nie, w sensie... Wiem, że to jest gra oparta o klubie literackim, ale ja nie chcę, bo ja tam wiem, co się dzieje. Już ci mówiłem, że nie jestem zainteresowany dołączeniem do żadnego klubu. Żadnego też nie szukałem. He? To nieprawda! Mówiłeś, że w tym roku do jakiegoś dołączysz. Czyżby? Możliwe, że podczas jednej z naszych konwersacji, kiedy bezmyślnie przytakiwałem temu, co ona mówi, faktycznie mogłem wyrazić zainteresowanie klubami. Sayori lubi się o mnie martwić, podczas kiedy ja jestem bardzo zadowolony ze spędzania wolnego czasu grając w gry wideo i oglądając anime. To jestem ja. To jestem totalnie ja. Pewnie, że tak. Mówiłam o tym, jak bardzo się martwi o to, że nigdy nie nauczysz się socjalizować z ludźmi, a nie będziesz miał żadnych umiejętności na studiach. Twoje szczęście jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? I wiem, że teraz jesteś szczęśliwy, ale wykończyłaby mnie myśl, że w przyszłości zostaniesz nerdem, odizolowanym od społeczeństwa. Ufasz mi, prawda? Nie zmuszaj mnie, żebym się o ciebie martwiła. Dobra. Popatrz, jakie kluby są u nas w szkole, skoro tak bardzo chcesz. Ale nic nie obiecuję. Możesz przynajmniej obiecać, że choć trochę spróbujesz? To chyba mogę ci obiecać. Jej! Dlaczego w ogóle pozwalam się pouczyć tak rozszczepanej dziewczynie? Myślenie naszego głównego bohatera. Perfekt. Na dodatek zaskoczyło mnie, że dałem się tak łatwo przekonać. Myślenie naszego głównego bohatera po raz drugi.
Chyba po prostu zobaczenie jej zmartwionej sprawia, że chce choć trochę mu uspokoić, nawet jeżeli wyolbrzymia wszystko w swojej głowie. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Po spakowaniu swoich rzeczy zaczynam bezmyślnie gapić się w ścianę, próbując odnaleźć w sobie jakąś motywację. Kluby. Najori chce, żebym poszukał sobie jakiegoś klubu. Wygląda na to, że najlepiej będzie, jak dołączę do klubu anime. Halo? Najori? Najori musiała umknąć mojej uwadze, kiedy byłem zamyślony. Rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że jestem jedyną osobą, która pozostała w klasie. Myślałam, że uda mi się z tobą pogadać, jak będziesz wychodził z klasy, ale zważyłam, jak tu tak siedzisz, więc weszłam do środka. Serio, czasem jesteś bardziej rozkojarzona ode mnie. Jestem pod wrażeniem. Nie musisz na mnie czekać. Jeszcze spóźnisz się do swojego klubu. Cóż, pomyślałam, że przyda ci się jakaś zachęta, więc pomyślałam, że... No wiesz... Wiesz co? Sayori, proszę... Nie mów tego, to co myślę, że będziesz mówić. Please not. Wiesz, może byś chciał dołączyć do mojego klubu? Sayori, a co ja mówiłam przed chwilą? Sayori! Mam ci powtórzyć twoje imię z 50 razy? Tak? Nawet nie mam mowy, że do niego dołączę. To było niemiłe! Sayori jest wiceprzewodniczącą klubu literackiego. Nie jest tak, że kiedykolwiek wykazywała jakieś zainteresowanie literaturą. W sumie jestem prawie pewien, że się tym zajmuje tylko dlatego, że uznała zakładanie nowego klubu za dobrą zabawę. Jako, że była pierwszą osobą, która wyraziła chęć dołączenia przewodniczącemu, otrzymała zaszczytne miano wiceprzewodniczącej. To powiedziawszy, moje zainteresowanie swoimi książkami może być jeszcze mniejsze niż jej. Postanowiłem dołączyć do klubu anime. Oj, no weź, pięknie proszę. Sayori, nie. Idź. Proszę nie, jak nie dołączę, wszystko będzie dobrze. Ty będziesz żyć, Yuri będzie żyć, Natsuki będzie żyć, Monika nie będzie zła, ani nic, proszę nie. Nie każ mi dołączać. Dlaczego aż tak bardzo ci na tym zależy? Cóż... Tak jakby powiedziałam wczoraj reszcie, że przyprowadzę dzisiaj nowego członka. A Natsuki obieca upiec babeczki i w ogóle... Nie składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać. Trudno powiedzieć, czy Sayori jest po prostu lekkomyślna, czy faktycznie zaplanowała postawić mnie przed faktem dokonanym. Wzdycham, wiedząc, że teraz muszę się zgodzić. No dobrze, wpadnę na te babeczki, okej? Tak, chodźmy! I tak oto nadszedł dzień, w którym sprzedałem duszę za babeczkę. Perfekt! Idę przygnębione za Sayori, docieram na górne piętro. Część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest sprzężona dla trzecioklasistów. Sayori energicznie otwiera drzwi do klasy. Hej wszyscy, przyprowadziłam nowego członka. Już ci mówiłem, żebyś mnie tak nie nazywała. He? Rozglądam się po klasie. No, może Yuri, nie, idź. Proszę, Yuri, nie, idź. Znaczy, idź, po prostu, idź, okej? Ja wiem, że ty potem będziesz mnie kochać i w ogóle, ale idź. Ja ci nie chcę znać nawet. Witaj w klubie literackim, miło cię poznać. Sayori mówiło o tobie wiele dobrego. Jak dubbingować teraz Natsuki, o mój Boże. Serio? Przyprowadziłaś faceta? Żeby tak zabić atmosferę? O, Sobro, co za niespodzianka. Witaj w naszym klubie. Nie wiem co powiedzieć. Ten klub jest pełen naprawdę uroczych dziewczyn. Na co się gapisz? Chcesz czegoś? Sorka. Natsuki. Dziewczynę o trudnym charakterze, która zdaje się mieć na imię Natsuki, widzę po raz pierwszy. Jej drobna budowa sprawia, że wygląda na pierwszoklasistkę. Z tego co pamiętam, Sayori wspominała wcześniej, że to właśnie ona zrobiła babeczki. Zignoruj jej zachowanie. Nie jest dzisiaj w nastroju. Sayori szepcze mi to do ucha, a następnie odwraca się w stronę reszty. Tak czy owak, to jest Natsuki, zawsze pełna energii. A to jest Yuri, najmądrzejsza z całego klubu.
Ta, najmądrzejsza i chyba najbardziej świrnięta z całego klubu, chciałaś powiedzieć, Sayori. Nie mów takich rzeczy. Yuri, która wygląda na najbardziej dojrzałą z całego towarzystwa, zdaje się nie nadążać za energicznymi... Nadążać za energicznymi Natsuki i Sayori, okej. A cóż, miło mi was poznać. A więc znacie się już z Maniką, tak? Zgadza się. Super jest znów cię widzieć, Sombro. Monika uśmiecha się ciepło. Cześć, Monia! Ty też możesz iść, bo ty też jesteś trochę zbyt psycho. Znamy się, cóż, rzadko zdarzało nam się rozmawiać, ale byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku. Monika była prawdopodobnie najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Mądra, ładna, wysportowana, czyli za wysokie progi jak dla mnie. Też prawda. Więc widzieć ją uśmiechniętą wydaje się bardzo... Ciebie również, Monika. Chodź, usiądzie, Sombra. Zrobiłyśmy dla ciebie miejsce przy stole, więc będzie siedział obok mnie i Moniki. Przyniosę babeczki. Hej, ja je zrobiłam, więc ja je przyniosę. Sarka, trochę za bardzo się podekscytowałam. W takim razie może zaparzę trochę herbaty. Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Ławek. Może nie umiem czytać. Tak jak wspominała Sayori, został trochę powiększone, więc teraz między Sayori i Moniką jest miejsce wolne. Natsuki i Yuri idą do jednego z kątów pokoju, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Yuri idzie na zaplecze. Wciąż nie wiedząc, jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna siebie Natsuki wraca do stołu, trzymając tacę. Okej, gotowi? Ta-da! Wow! Natsuki podnosi folię stacki, ukazując nam liczne białe babeczki, udekorowane w taki sposób, aby przypominały małe koty. O, to jest urocze. Wam zostały narysowane lukrem, a moje kawałki czekolady użyte jako uszy. Jakie urocze! Nie wiedziałam, że tak bardzo lubisz piec, Natsuki. No to teraz już wiesz. Częstujcie się! Sayori bierze jedno po niej Monika, a ja następny. To jest przepyszne! Sayori mówi z pełną buzią, jakimś cudem, już zdążając umazać się lukrem po twarzy. Sayori, weź się nie kompromituj ciebie, mnie, wszystkich dookoła, okej? Okay? Please don't. Obracam beczkę w dłoni, zastanawiając się, z której strony ugryźć. Natsuki siedzi cicho. Wygląda na to, że przygląda się temu, co robię. Czyżby czekała, aż ugryzę babeczkę? W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki, pełen smaku. Ciekawe, czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre. Dziękuję, Natsuki. Dlaczego mi dziękujesz? To nie jest tak, że... Czy ja już tego gdzieś nie słyszałem? W sensie... Natsuki, serio. Ja wiem, że ty lubisz nadużywać słowa baka i w ogóle, ale... Serio, Natsuki, serio. Zrobiłam je dla ciebie, czy coś. Ale myślałem, że Sayori powiedziała... No, może i tak. Ale nie dla... Wiesz, ciebie, głupku. Baka, od razu nie. Od razu niech powie baka, to będzie... Perfekt, mistrzostwo i w ogóle. No dobra, dobra. Nie mogąc polemizować z dziwnymi argumentami Natsuki, zakończam rozmowę. Yuri wraca do stołu, niosąc kolejną tacę, tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie przed każdym z nas filiżankę, po czym obok tacki z babeczkami stawia dzbanek. Czy macie cały zestaw do herbaty w klasie? Nie martw się, nauczyciele wyrazili zgodę. W końcu, czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty do dobrej książki? No, do czegoś jeszcze bym powiedziała, Yuri, ale no dobra. Chyba masz rację. Nie bój się, Yuri po prostu próbuje ci zaimponować. He? Nie, oto... Yuri wyraźnie onieśmielona odwraca wzrok. Nie miałam tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubię herbatę. No w sumie... Też lubię herbatę, więc jest okej. Cieszę się. Yuri nieśmiało się uśmiecha z wyraźną ulgą. Monika podnosi brew, a potem uśmiecha się w moją stronę. W takim razie, co cię skłoniło do dołączenia do klubu literackiego? Dałem się tego pytania. Ktoś mi mówi, że nie powinienem mówić Monice o tym, że Sayori praktycznie zmusiła mnie do przyjścia. Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego klubu, a Sayori wydawała się być bardzo wesoła, więc... W porządku, nie wstydź się.
Dopilnujemy, żebyś czuł się tu jak w domu, okej? Jako przewodnicząca klubu literackiego, moim obowiązkiem jest zapewnienie dobrze spędzonego czasu klubowiczom. Monika, jestem zaskoczony. No, dobra, w sumie ja też. Wiem, że na początku jest miło, potem się robi z niej creep. Także, Sombro, nie bądź zaskoczony, okej? Ty nie wiesz, co ci czeka. Co cię skłoniło do założenia własnego klubu? W każdym innym klubie byłabyś przynajmniej członkiem zarządu. Czy ty aby nie byłaś w klubie debat w zeszłym roku? Cóż, no wiesz. Będąc szczerą, nie podoba mi się to, że większe kluby są tak skupione na sprawach organizacyjnych. W klubie debat czułam się, jakbyśmy nie rozmawiali o niczym innym niż budżet i przygotowania do festiwali. Wolałam zająć się czymś, co naprawdę lubię robić, dlatego założyłam klub, który będzie specjalnym miejscem dla jego członków. Jeżeli pozwala to ludziom lepiej zapoznać się z literaturą, to uznaję ten klub za udany. Monika to naprawdę świetny lider! Yuri potwierdza, kiwając głową. Nie, ja stwierdzam, że Monika to nie jest świetny lider. Przynajmniej teraz może jest, ale potem nie będzie świetnym liderem. W takim razie jestem zaskoczony, że w tym klubie jest tak mało ludzi. Trudno musi być zakładać nowy klub. Można tak powiedzieć. Niewielu ludzi jest zainteresowanych wkładaniem wysiłku w coś zupełnie nowego. Szczególnie kiedy jest to coś, co nie przykuwa ludzkiej uwagi, jak literatura. Trzeba ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, że jest to zarówno ciekawe, jak i warte uwagi. Sprawia to, że wydarzenia takie jak szkolny festiwal stają się dla nas naprawdę ważne. Jestem pewna, że uda nam się satysfakcjonująco rozwinąć ten klub, zanim ukończymy liceum. Panie ludzie? Tak! Zrobimy to, co w naszej mocy. Siebie! W sensie, widząc je wszystkie razem, szkoda mi jest Sayori, Natsuki i Yuri. Monika, idź ty, krypie, zostaw mi je, okej? Okay? W sensie, Yuri, weź. Zostaw mi Natsuki. Z nią chętno wezmę coś i coś porobię, ale ci... Jak Monika nie będziesz creepem, z tobą też mogę, ale... Tak to wiesz. Idźcie. Yuri i Monika. Idźcie. Wszyscy pełni entuzjazmu się zgadzają. Tak różne dziewczyny o tak podobnych motywacjach. Monika musiała naprawdę ciężko pracować, żeby znaleźć tę trójkę. Może to właśnie dlatego wyglądają się tak cieszyć... Wydają, sorry. Może to właśnie dlatego wydają się tak cieszyć z nowej osoby zainteresowanej dołączeniem. Mimo wszystko wciąż jestem pewien, czy jestem w stanie podzielać ich zainteresowanie literaturą. A więc, Sombro, jaki rodzaj książek lubisz czytać? Cóż, biorąc pod uwagę, jak niewiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, zapiszemy sobie. Dobra, zapisane w razie gdyby było. Mangi? Mówię pod nosem, pół żartem. Nagle zauważam błysk w oku Natsuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz. Cóż, to może się zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu Yuri nie myślałem w ogóle nad konsekwencjami tego, co powiem. A ty? Jakie książki lubisz czytać, Yuri? Ona... W sensie, wiesz, Sabro, ona... Czyta tylko jakieś porąbane rzeczy, więc nawet się jej nie pytaj, okej? Okay? Dziękuję. Cóż... Yuri przejeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi faworytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi kompleksowe światy fantastyczne. Poziom kreatywności oraz rzemiosła ich autorów jest naprawdę zachwycający. Umiejętność odpowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Yuri pełna pasji kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem, wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort odnajduje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków. Szczególnie wczułam się w książki psychologiczne. Musiałaś to powiedzieć, prawda, Yuri? Musiałaś, że psychologiczne. Psycho. Ty jesteś psycho jak już. Czyż to nie jest imponujące, w jaki sposób ich autorzy są w stanie wykorzystać brak wyobraźni czytelnika, aby go wziąć wciąż zaskakiwać? W każdym razie, ostatnio czytam sporo horrorów. Yuri, możesz iść, już się ciebie boję.
Możesz iść, dziękuję. O, kiedyś czytałem jeden horror. Desperacko szukam czegokolwiek, do czego mógłbym się odnieść. Jak tak dalej pójdzie, to Judy równie dobrze będzie mogła rozmawiać ze ścianą. Naprawdę? Nie spodziewałam się tego po tobie, Judy. Nie sądziłam, że tak delikatna osoba jak ty zainteresuje się horrorami. Monika, ty mało o niej wiesz. Sorry, ty wiesz wszystko o niej. Można powiedzieć, że przykuły moją uwagę. Jeżeli historia wprowadza mnie w inny świat lub zmusza mnie do przemyśleń, naprawdę trudno mi odłożyć ją na półkę bez uprzedniego jej ukończenia. Surrealistyczny horror często odnosi sukces w zmianie światopoglądu czytelnika, nawet jeżeli tylko przez krótki czas. Nie cierpię horrorów. Natsuki też nie lubię, dlatego się dziwię, dlaczego chcę zagrać w Doki Doki, ale dobra. Dlaczego? Wiesz, po prostu. Oczy Natsuki na ułamek sekundy zwracają się w moją stronę. Nieważne. A no tak, ty wolisz pisać o uroczych rzeczach, prawda, Natsuki? Natsuki, Boże, co ja powiedziałam właśnie? Natsuki, halo. Że co? Skąd ten pomysł? A serio zostawiłaś kartkę z notatnika w klasie. Wyglądało na to, że pracowałaś nad wierszem o nazwie... Nie mów tego na głos! I oddawaj ją! Okej. Twoje babeczki i poematy... Wszystko, co robisz, jest naprawdę urocze. Ryr zakrada się za Natsuki i kładzie ręce na jej ramionach. Nie jestem uracza! Proszę, Natsuki, spokojnie. Natsuki, piszesz własne wiersze? Ehe, czasami. A co cię tam obchodzi? Myślę, że to całkiem imponujące. Może kiedyś nam któryś pokażesz? Nie. Natsuki odwraca wzrok. Nie... Spodobałyby ci się. A, jeszcze nie jesteś do końca pewna swoich umiejętności? Trochę rozumiem, Natsuki. Dzielenie się swoją twórczością wymaga nie tylko pewności siebie. Najprawdziwszą formą pisania jest pisanie dla samego siebie. Potrzeba prawdziwej odwagi, aby otworzyć się na czytelników, wyeksponować swoje słabości oraz pokazać im najskrytsze zakątki swojego serca. Ty również masz jakieś doświadczenia z pisaniem wierszy, Yuri? Może gdybyś podzieliła się swoją pracą, dałabyś przykład Natsuki i dodała jej na tyle odwagi, by również podzieliła się swoją pracą. W sensie, nie chcę cię zobaczyć wierszów Yuri. Wątpię w to. Wygląda na to, że Yuri również nie jest zbyt pewna siebie. Chciałabym poczytać wasze wiersze. Przez krótką chwilę siedzimy w ciszy. Okej. Mam pewien pomysł. A? Natsuki i Yuri z zaciekawieniem patrzą na Monikę. Chodźmy wszyscy do domu i napiszmy swoje własne wiersze. I podzielmy się nimi na następnym spotkaniu. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej nabrać odwagi. Tak, zróbmy to. Plus mamy nowego członka, więc może to pomóc nam się zintegrować oraz zacisnąć więź między nami. Nie wiem czytać. To nie Sombro? Monika ponownie uśmiecha się ciepło. Chwila, wciąż jest jeden problem. Co takiego? Chyba czas w końcu powrócić do tematu dołączenia do klubu. Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Jerry przekonała mnie, żebym was odwiedził, ale nie podjąłem jeszcze decyzji. Wciąż muszę sprawdzić resztę klubu, więc... uciekaj, chłopie, stąd jak najszybciej, proszę. Nie wiem, co dalej powiedzieć. Wszystkie cztery dziewczyny patrzą na mnie smutnym wzrokiem. Ale... Wybacz, myślałam... Sombro... Ja... Jestem bezbronny wobec tych dziewcząt. Jak mam podjąć przemyślaną decyzję w takiej sytuacji? W sumie, jeżeli pisanie wierszy jest sceną spędzenia czasu z tak pięknymi dziewczynami... No dobrze... I w tym momencie, chłopie, nie wiesz, w co się wpakowałeś. Dosłownie nie wiesz, w co się wpakowałeś. Okej, postanowiłem. Dołączę do klubu literackiego. Oczy dziewczyn zaczynają się świecić. Tak, jestem taka szczęśliwa! Jury przytula mnie, podskakując. Hej! Naprawdę mnie przestraszyłeś.
Gdybyś faktycznie przyszedł tu tylko po to, żeby zjeść babeczki, wkurzyłabym się. W takim razie to już oficjalne. Witaj w klubie literackim. I w tym momencie, kochani, zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz skomentować, czy chcielibyście dalej kontynuować tą serię z Loki Doki, bo to będzie taki odcinek próbny. Także możecie pisać, co sądzicie, czy kontynuować tą serię, czy nie. I no, i widzimy się w następnych odcinkach. Bajo, bajo.